30 tysięcy złotych, moi drodzy. Nie? 27 tysięcy. Nie, nie, mówiłem, bo teraz po 2, 28. 28, no tak, no dobra. Jest, jest, mam 28. Słuchajcie, 28 tysięcy. A ja na Facebooku, wiecie, 3 godziny temu napisałem, że to sprzedałem za 54. Jak ja teraz to ciągnę, co? Zobaczymy, dam radę. Ile mam 28? 20. Dołożę ze swoich, dokładnie, na biednego nie trafiło, masz rację. Dobra, 28 po raz pierwszy. 28 tysięcy. A nie mówiłem ci od razu, to nie chciałaś mi wierzyć, tak? Trzeba słuchać starszych kolegów? Jest 30 tysięcy. Jest 30 tysięcy złotych polskich. Słuchajcie, zrobimy tak. Chwilę przerwy w recytacji, a wy wszyscy głośno krzykniecie, od kogo jest ten prezent? No i dobrze, dobrze, widzę, że słuchacie, słuchacie ze sceny, jak ja mówię. Nie gadam na darmo. Więc 30 tysięcy złotych po raz pierwszy. Chcę z ciebie przelić, ja to lubię. 32? Nie blokuj się, w ogóle nie, wiesz, spokojnie. Patrzę w tamtą stronę, tam mój główny, czy kończymy, czy jakaś walka, jakiś fighting? Ladies and gentlemen, 30,000 Polish złotych. No, kończymy? Damy no heron! 30,000 Polish złotych! Jest, 32! Jest 32. Przecież Sergiusz nie odpuści w życiu. Sergiusz, wiesz co? Przyjdź tutaj, zobaczysz, z jaką ładną dziewczyną walczysz. Zobaczysz, chodź, walczcie tak, wiesz, tak? Mam tu ring zrobimy zaraz. Okej, okej, zapraszamy. 32 tysiące. Ach, kolego. Jak? Z kalapami? Tak, oczywiście. Z kalapami. No, z kalapami. I ja się przybiję. Ty, ode mnie piątka jeszcze gratis. Ja się przybiję normalnie, tak, wiesz, tak? Niech kolega przybije, 34 dajemy. Sergiusz. 34 dają. No dobra, słuchajcie. Wiecie co? Nie może się tak skończyć. Nie może, bo to jest nieokrągła kłota w ogóle. Ja się tak nie bawię. Mamy się albo 35, co to jest za strona 34. Dobra, 34 po raz pierwszy. Kończymy. Słuchajcie, to są meble wykonane. Tu nie ma żadnej naklejki. Możemy drapać paznokciami. To jest lakier. To jest wszystko pięknie lakierowane. Skóra bardzo wygodna. Wiecie co, ja nie dałem 35 koła, ja sobie wygodnie siądę, a wy posiedzicie jak kupicie. Kochani, 34 tysiące złotych. Zobaczcie, pierwsze nasze aukcje, to suma tych aukcji była taka. Za jedno dzieło człowieka dla dziecka. Jacek, jako ojciec, jak nie pamiętam, jak mam mama na imię. Magda. Magda, kręci wam się już łezka wokół, co? A to dopiero początek. No dobra, początek. Mamy 34 do roboty, Artur, bo mówiłeś 50, nie? Dobra, 34, kończymy. 34 tysiące, po raz pierwszy. A no, nie wiem, no czekam, mówię, że ja wiesz, na licytacji, nie mówię. Po raz pierwszy, po raz drugi. I moi drodzy, ten piękny komplet z prezentem od Support 81 i klubu Hells Angels zostaje sprzedany za kwotę, która zostanie zapłacona przelewem. Okej, okay, koniec. 34 tysiące złotych, zapraszam cię, chodź. Nie wiedziałem, że coś takiego się zdarzy. Marku, ale... Pani, nie wiedzieliśmy. Ale dla... Dobra, chwila do reporteru. Słuchajcie, ta dziewczyna ma wielkie serce. Wszyscy razem, takie wielkie brawo do niej! Brawo! Wszystko! Panie, takie skromne podziękowania dla prezydenta, dla ciebie, od nas, od organizatorów. Wielkie dzięki. Przepraszam, że bezimienna, nie wiedzieliśmy o tym, ale z serca dla was dziękujemy. Będzie nam miło, jak zawiśnie u was w Krukhaudzie. Oczywiście. Na dobrze wykonałem robotę. Ja już was kontaktuję, słuchaj tutaj. Jacek, podejdź, porozmawiaj z koleżanką. Mam rozumieć, że ogarniecie z ojcem tutaj sami to wszystko. Kochani, oglądajcie jutro Facebook, jak to wszystko podsumujemy.
34 tysiące za samą, za sam zestaw. Ty nie, czekaj, ja stół licytowałem, czekaj, co ja licytowałem? Stół, nie? Czekaj, bo nie wiem, ja jestem zakręcony, ja cały dzień gadam, ja mówię, bo mogę coś pomylić, nie? Ja mówię się, bo, ale chyba jednak sprzedałem całość. Dobra, dzięki, dzięki. Najlepiej chodźcie się na kanapę. Kochani, ja mam teraz prośbę, panowie. Na kanapę zapraszam. Mam do was prośbę, przestawcie tą kanapę troszeczkę do tyłu, postawmy jednak bliżej motocykl, pomóżcie mi bardzo was proszę. Karol, pomóżcie mi, przestawcie to do tyłu, a dajcie motocykl do przodu. Kochani, za chwilę, ja bardzo proszę, ażeby ochrona bardzo proszę, ażeby przyniosła ze sklepiku urny. Okej, kochani, Radosław, przestaw później motocykl. Okej, kochani, przedstawiciele sponsora, wiecie po co oni mają tą flaszkę? Żeby polać tego dziewczyny w zeszłym roku, żeście źle zrobiły. Nie wylewamy całej flaszki na motocykl. Wylewamy troszeczkę, a resztę my walimy z gwinta, a oni patrzą. Tak to ma być. W zeszłym roku całą flaszkę mi wylali, nie miałem się czym napić, potem wydzierali się tutaj. Okej, wjeżdża tutaj za chwilę, kochani, nagroda, którą będziemy losowali. A zanim ta nagroda... To prosimy o przyniesienie naszej tradycyjnej urny. Kochani, co tu mamy? Mamy dla was fajne gadżety. Za darmo je dajemy? Damy za darmo. To jest sponsor wycieczki do Hiszpanii. Kochani, Jack's Motorcycle zasponsorował wycieczkę do Hiszpanii, którą będziemy losowali za jakieś parę minut. Dokładnie, ale zanim zawsze możemy. Ja powiedziałem za darmo i chłopaki ręce wyciągają, jakby nie wiedzieli, że jak mówię za darmo, to znaczy, że trwają się za stówę za Oskara, nie? Dobra, piękna koszulka i do tego jeszcze przy tej koszulce piękny breloczek za jedyne 100 zł dla Oskara. Proszę bardzo, stówka dla Oskara do urny. Kto jest chętny na taką koszulkę? 100 zł dla dziecka. Wbijemy rekord, słuchajcie, owsiak nie ma szans, zobaczcie się, jaka to będzie cyfra. Kochani, czekaj, ty chciałeś dać za motorek 800, to 100 na pewno masz. Masz koszulkę, nie będę długo gadał, fajna. Przekonałem cię? Jest stuła, rzuć do urny, bardzo cię lubię za to. Dzięki bardzo, tam do urny, tu są rodzice, a ty bierzesz koszulkę. No i tak to leci. Tak, urny, czekamy, ochrona musi tam z urnami, tutaj proszę. Tylko słuchajcie, te mamy, nie te z prochami urny, te z nosami. Prochów nie, na wtedy nie można. Dobra, gdzie jest następna koszulka? Dziewczyny, tak, mamy... O, jakie breloki. Breloki. Będziemy za chwilę, jak Marek mówił, losowali wycieczkę do Hiszpanii. Motocyklowa wycieczka z przewodnikiem na tydzień. Ufundowała ją firma Jack's Motorcycle z Warszawy. Tutaj mam taki zestaw, koszulkę i dwa breloczki. Wprawdzie Jacek mówił... O, jest przedstawiciel, jest Kuba. Oni mówili, że mam to dołożyć do motocykla, ale po co, jak nie, do wycieczki. Ty dostanie wycieczkę i tak się będzie cieszył, a ja to sprzedam i Kuba, ty się też będziesz cieszył, prawda? Kochani, żeby nie było drogo i żeby nie było długo, dwa breloczki i koszulka. Tamta koszulka sama była za stówę, nie? A ta z breloczkami też za stówę. Taka umie matematyka. Kto bierze? Kto chce?